Także jest tutaj, proszę Państwa, ta linia Mysia. Jest w dalszym ciągu linia Mysia na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Nasz kurier, proszę Państwa, jeździ tutaj raz na 4 tygodnie. Raz na 4 tygodnie nasz kurier jeździ tutaj na Lubelską, żeby robić zdjęcia, pokazywać filmy, jak tutaj ma się Polska, żeby wszystkim było równo, porówno, no bo właściwie to ta linia żydowsko-moherowa, która tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Polsce, a pod Bałtykiem dokładnie w Warszawie jest, bo tu nie jest Ameryka, tu nie jest przecież Ameryka Białystok. Tutaj oni lubią się dzielić strasznie na biednych, bogatych, starych, młodych, mądrych, głupich. Strasznie uwielbiają się dzielić, widocznie to jest im bardzo potrzebne, bo to jest wszystko takie przeambicone, wszystko takie jest głupio chytre, najmądrzejsze, stare, urodzi się malutkie, to głupio chytre, najmądrzejsze, stare malutkie, jak ten Mareczek, no, to trzeba temu Mareczkowi powiedzieć, słuchaj, w ogóle u prawosławnych w Anglo-Ameryce Białystok to nikt się nie dzieli, ludzie są równi, prawi. Prawosławni, a tutaj to się tylko tak nazywa, mówią Prawo i Sprawiedliwość, Państwo zobaczą. Może to dlatego, że z Czerskiej ci Żydzi tak też kłamią, że jest jeszcze coraz gorzej, że będzie, że to skandal, że to kompromitacja, co oni robią, to Prawo i Sprawiedliwość. Ale przecież wystarczy pojechać te 185 km do Anglo-Ameryki Białystok, żeby zobaczyć, że tam nie ma w ogóle żadnych problemów, że ludzie sobie radzą i tych staruszek to może być nawet na pęczki, bo tutaj jak jedna taka staruszka jest, no to raz na milion, a tak to krótko żyje się. Tutaj jedną staruszkę pokazać to nie jest żaden argument, bo to jest przesalcesonowane, to jest takie, jakby ktoś kogoś chciał oszukać, przechytrzyć. Nie da się. Pana Boga Żydzi złapali za nogi, diabła za ogon i myśleli, że już, proszę Państwa, prosto do raju. Niestety, kara była jedna, ale to tych kar było wiele potem i oni w dalszym ciągu nie mogli zrozumieć, w czym jest ten ich błąd. Ciągle tym, proszę Państwa, biedakom trzeba dawać i oni nigdy nie podziękują, oni nigdy nie będą wdzięczni. I oni jeszcze na dodatek lubią się wśród tych biedaków samych dzielić na biednych i bogatych, ułomnych, mniej ułomnych, mądrych, a głupich, młodych, a starych. Koniecznie tak musi być, a jak Państwo tutaj się przełączą na linię żydowską z Czerskiej, tego Radia Tok FM, to takie te piosenki, że narzeka, że wyje, że coś nie tak, takie, że to po prostu nie można tego słuchać, bo człowiek ani przy tym nie wypocznie, prawda, to już lepsze są te różańce, prawda? Te modły z kościoła rzymskokatolickiego tutaj z tej Saskiej Kępy, gdzie tego Janka Witka Macieja też pobili sami parafianie moherowi. Czyli proszę Państwa, wracając do tej ulicy Zielenieckiej, gdzie jak nasz kurier jedzie, prawda, nasz ochroniarz jedzie nagrywać ten film na Lubelskiej 32 u tego Michałka, u tego grubego Marcina, co tam się dzieje, jak ta Iza sobie daje radę z gotowaniem zupy, proszę Państwa, tym co jeden z dołka wyskoczył, drugi stamtąd, trzeciej matka umarła, czwartej mieszkanie zabrali, jak oni lubią tam gadać o byle czym, no bo dlaczego? Dlatego, że też lubią się dzielić, mądry, głupi, młody, stary, biedny, bogaty, a już tak po środku, pomiędzy, co jest takich pozycji wysublimowanych, to u nich nie ma. I tak oni gadają, tak? I to jest z jednej skrajności wpadają w drugą skrajność. Tak jest u tych moherowych, że to wiecie Państwo, u nich w ogóle wytrzymać to jest jedną wielką niemożliwością, gdy nadaje nasze radio. To KFM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę być z nami i u nas jest, proszę Państwa, prawda. Przerwa krótka. Przerwa.
Tak, tak, już jestem, kochani, no bo tutaj nasz ochroniarz jeździ na Lubelską 32 i rzeczywiście tam, żeby kamera Google pokazała, jak oni się mają, czy oni się nasycą, czy oni się najedzą, czy oni nie są już głodni tam, gdzie jest ta straż przy mniejszej części dworca wschodniego, no bo on ma i tam większą część, proszę Państwa, Kijowska zdaje się, czy jak, także proszę Państwa, no tutaj Warszawa ma 3,5 miliona. I to 3,5 miliona tej biedy. Oni ciągle coś tam jest im nie tak. Ciągle jest im nie tak. Muszą się dzielić. Biedny, bogaty, głupi, chytry, najmądrzejszy się rodzi. Stary, młody. Że człowiek to aż, wiecie Państwo, w Ameryce jak jest, no to równy z równym. Bez względu na wiek, bez względu na cokolwiek. Przecież tam nawet w fabryce, w Ameryce Białystok, to dyrektor rozmawia ze sprzątaczką, jako ze swoją kochanką. A tutaj to gdzieby taka szlachcianka z francuskiej, czy z Kępy, tutaj gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, gdzie by u nas coś takiego mogło by być możliwe? Niemożliwe, bo tutaj musi mieć i być tytułów tysiące, docent, doktor habilitowany. I ta głupota, z której no na szczęście uciekła apostoł Paweł, bo tę wiedzę z tych uniwersytetów uznał za śmieci, a zwłaszcza z tego Uniwersytetu Warszawskiego. No i te tytuły, przecież apostoł Paweł wydawał wyroki śmierci. Ten miał taką sprawę, ten miał spraw 10. Apostoł Paweł uciekł od tego, wyrzekł się tego i już nie był tym faryzeuszem, tym saduceuszem, tym, który ścigał chrześcijan i wydawał ich najczęściej, proszę Państwa, na śmierć. Także już nie było wyjścia. Także dobrze, że tutaj oprócz tych autobusów są jeszcze tramwaje, bo można szybciutko tym tramwajem podjechać, proszę Państwa, jest linia super tramwaje, super tramwaj. Natomiast, proszę Państwa, w Ameryce Białystok same te autobusy, jest tylko to jedno, same te autobusy dają sobie radę. A tam w Ameryce metro to nie, pojechało metro tutaj z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, z Teatru Dramatycznego i to nic nie pomogło, że tam Górniakowa śpiewała. Ona się tylko wyżyła, ona się tylko rozreklamowała, ale metro w Ameryce nie zwycięży polskie, bo przecież tutaj polskie to metro, to jest, proszę Państwa, teraz jak Janek Witek wyśmiał, wydrwił, wykpił 7 stacji tej drugiej linii metra w poprzek. Tak się nie buduje metra. To musi 400, proszę Państwa, kilometrów metra powinno być. Tutaj, proszę Państwa, na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, żeby objechać wszystkie te kołchozy plotkujące, stary, głupi, mądry, głupi, stary, młody, bogaty, biedny, tak się dzielą, żeby ten Mareczek zrozumiał, proszę Państwa, bo on mówi, że w firmie Orange, że bogaty to by się nigdy nie dopłacił tak 2,5 złotego za zapłacenie kwoty 9,7 zł 40 groszy, bo by sobie na internecie to, prawda, by to wpuścił i by to poszło bez niczego albo w swoim banku, a nie to, że jest firma Orange, a one obce dziewczyny zatrudniają, które pobierają haracze. I on mówi, was tutaj nie powinno być. I one się nawet tak troszeczkę obraziły, ale że myśmy tak z uśmiechem serdecznie rozmawiały. Ja mówię, no już ja zapłacę te 2,5 złotego. Także wiecie Państwo, haracz na lichwę i to właśnie typowe dla tej firmy Orange oszustystycznej. Ja już też przeklełam firmę Play. Tutaj Państwo macie w internecie, jak macie Janek Witek, jak rozmawia tutaj, proszę Państwa, z tymi różnymi firmami. Jakiś facet tu, czy z Playa, czy z Konza, czy z Orange właściwie zadzwonił. Mówi, jebu wasza mać, ja nie będę dzwonił na Kamczatkę i z powrotem na moje koszta. Będzie się mi nabijała, a wy będziecie się cieszyli, żeby zarabiacie, bo macie ciepłą posadkę i pieniądze z niczego macie. I tak przeklinał, że ja ten film nagrałam, to tak się uryłam, proszę Państwa, ze śmiechu. No ale ten Janek umarł już na zawał serca, no bo jak debili pełno i po prostu tak te Polskę okradli, tutaj no szczególnie to Warszawa nad Wisłą, Moherowa, na 51 miliardów, potem 150 miliardów, tu w nocy słyszałam o Szydło, że 300 miliardów ponad zmarnotrawionych pieniędzy. No to gdzie to jest?
To co tutaj teraz na najbiedniejszych ludzi teraz liczyć, żeby tym ludziom zabrać? Także widzicie Państwo, Warsisława, Warszawa, mydło i powidło, groch z kapustą, bazar Różyckiego, bazar Szembeka, no takie tu dziadostwo, że jeszcze jest gorzej niż było, ale to jest nie to, że w Anglo-Ameryce biały sok, tylko tutaj w Polsce, a w Warszawie z dnia na dzień. Bo tutaj o to chodzi, że ten autobus warszawski to jest tak fatalny i zły, że on może z dnia na dzień, z godziny na sekundę, tak, z minuty na minutę skręcić, zmieniał numery, gdzie indziej jedzie, nie dojedzie, korek stoi, szlaban. Za pół godziny Państwo będziecie na następnym przystanku. No to ja dziękuję bardzo za takie coś. I tak doprowadził do tej sytuacji beznadziejności szatan, diabeł, pookręcał wszystkich na swoje inteligentne paluszki. Pan profesor, który ma już więcej jak 6000 lat swojej działalności, przebiegłości, doświadczenia, chytrości swojej. Także widzicie Państwo, tak to jest. Na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Czyli jesteśmy tutaj na Saskiej Kępie, no w sumie na jednej Pradze południe się teraz obracałam i że przez Zielenicką nie można nawet przejechać. Dobrze, że ten tramwaj, dobrze, że Warszawa to jest stary tramwaj, że Warszawa to jest stara Europa, że jest to stara Polska, że jest to stara linia Mysia, stary papież, stare euro. Dobrze, 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 że jest ten stary tramwaj. Jak Państwo widzicie, jak okręcam się dookoła tego wedla, jadąc, skręcając tramwajem, to ten tramwaj, ponieważ jest taki bardzo stary, on się dygoce, jakbyśmy gdzieś na furze byli, jakbyśmy furą jechali. Także no niestety, na jedno wychodzi. Fura czy tramwaj to jest jedna wielka wiocha, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Ale dobrze, że jest jeszcze ta druga sprawa, oprócz autobusu, że jest tramwaj.